Panie Mirku, jesteśmy na gali Fight Exclusive Night 5. Czy to pana obecność tutaj oznacza, że będzie jakaś współpraca? To, że jestem tutaj na gali, to chyba bardzo dobrze, bo polskie MMA się rozwija. Fajnie wypadła ta gala. Byłem sam świadkiem dużej ilości ludzi na gali, fajnej oprawy. Myślę, że fajna sprawa. Była pierwsza gala FEN, na której pan zawitał? Nie, już byłem na dwóch. Znaczy ta jest druga. Oprawa jest dobra. Myślę, że FEN idzie w kierunku rywalizacji z KSW, a myślę, że robią to coraz lepiej i KSW powinno się czuć zagrożone. Czy pan też myśli o współpracy z Polsatem? Nie myślę o współpracy z Polsatem, dlatego że ja współpracuję z UFC, a UFC nie na rękę jest, znaczy UFC to może by chciało współpracować z Polsatem, ale tak naprawdę UFC współpracuje z Foxem, więc Polsat nie jest chętny do współpracy. Orange ma problemy, Orange Sport ma problemy. Czy gale będą dalej pokazywane na żywo w tym roku? Orange ma problemy? Nie słyszałem. Słyszałem, że zwalniają dziennikarzy. Ale zwolnienia są wszędzie, tak? Z tego, co wiem, to my będziemy przez najbliższe pół roku współpracować z telewizją. Także myślę, że tu nie będzie żadnego problemu. To bardzo cieszę. Orange jest prekursorem takim trochę MMA w Polsce, także fajnie, że będą dalej to kontynuować. Jeżeli chodzi o telewizję Orange, to Orange pokazało UFC, pokazało prawdziwe MMA. My się wzorujemy na UFC. No i staramy się jakby robić lokalne gale na wzór UFC. Czy jeżeli Orange będzie miał problemy, rozgląda się już pan za jakąś inną telewizją? Ma pan jakiś plan B? Mam plan B i C. Ale oczywiście nie dowiemy się. Znaczy ogólnie chcę jak najdłużej współpracować z telewizją Orange Sport. Nie jestem zamknięty oczywiście na inne tam propozycje, ale mówię, mam plan A, B i C. No. Będzie 12 gal w tym roku? Dlaczego tylko 12? 14? Tak średnio robiliśmy tam 18 czy 20. Myślę, że my, jakby polityka moja jako organizatora gal, to jest robić dużo, dużo walk po to, żeby zawodnicy mogli się rozwijać, żeby Polska była potęgą w MMA, chociaż przynajmniej w Europie. No i tak się powoli dzieje, że mnóstwo zawodników zdobywa doświadczenie i buduje sobie rekordy, więc myślę, że to jest dobra droga dla polskiego MMA. Jest pan bardzo blisko UFC. Wie pan coś, czego jeszcze nie wiadomo ogólnie? Kiedy będzie gala? Wiem tylko tyle, że UFC chce wejść do Polski. Wiem też mniej więcej, gdzie może wejść i kiedy, ale raczej tego nie zdradzę. Naturalnie. Czekamy na to z wielką niecierpliwością. Myśli pan, że jeszcze jacyś zawodnicy od pana wystąpią w UFC niebawem? Moim marzeniem by było, żeby Antek Chmielewski dostał się do UFC. Z tego względu, że on był moim takim pierwszym zawodnikiem, z którym zaczynałem, zrobiłem 10 wygranych walk jako trener. Później nasze drogi się rozeszły. Teraz Antek wrócił do mnie i jestem całym sercem za Antkiem. Po wygranej teraz z Blinsteinem. Jest bliski UFC, ale ma na razie dwie wygrane walki. UFC bierze tam po 4-5 wygranych minimum. No ale pokonał zawodnika najlepszego w Niemczech z Bellatora, który tam miał 2 czy 3 wygrane w Bellatorze. Całym sercem bym chciał, ale też mamy kilku naprawdę wyśmienitych zawodników, jak Kamil Łebkowski. Już nie chcę wymieniać jeszcze innych, ale mamy dużo, dużo naprawdę wyśmienitych zawodników. Przykładem jest tu Michał Pasternak. Także moim jakby jeden kierunek, ja to patrzę bardziej trochę tak jak trener i jest po to robię dużo tych walk, żeby mnóstwo zawodników mogło trenować, zdobywać doświadczenie, żeby później ci polscy zawodnicy mogli startować na najlepszych galach na świecie.
Trzymamy kciuki. Do zobaczenia na następnej gali.